Chciałbym jak najserdeczniej zaprosić tych, którzy są członkami parafialnych rad duszpasterskich na pierwszy Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich do Lichenia 14 do 15 września bieżącego roku. To spotkanie jest konieczne, dlatego że praktycznie parafialne rady duszpasterskie są ciałem statutowym, który powinien istnieć w każdej parafii w odróżnieniu od stowarzyszeń, zrzeszeń, które mogą istnieć. Poza tym ich istnienie jest ogromnym wsparciem dla samych duszpasterzy, ponieważ poszerza ich perspektywy i widzenie o sprawy świeckich, którzy najlepiej znają sytuację w całej parafii. Więc i z punktu widzenia praktycznego ich obecność w samej parafii jest czymś, co ogromnie dużo wnosi, jeśli jest dobrze też wykorzystane. Myślę, że spotkamy się w tym Licheniu z takim celem i pogłębienia tej wiedzy o parafialnych radach duszpasterskich, przyjrzenia się aktualnej działalności, jak status quo wygląda, w jaki sposób one pracują realnie. I potem także, to co zwykle było, szukać będziemy też i dróg polepszenia, udoskonalenia działania parafialnych rad duszpasterskich. Oprócz wielu innych zagadnień dotyczących programu duszpasterskiego i współpracy parafialnych rad duszpasterskich z programem duszpasterskim diecezji, oprócz tych różnych spraw dodatkowych, te zasadnicze cele przyświecają właśnie naszemu spotkaniu w Licheniu. Myślę, że po dobrym doświadczeniu pierwszego Krajowego Kongresu Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, który odbył się w ubiegłym roku w tym samym miejscu, w tym roku dopełni się to, co dotyczy szerszej bazy, aniżeli tylko diecezjalne rady, właśnie tego, co jest bliższe ludzi, samych parafialnych rad duszpasterskich. Więc wszystkich jak najserdeczniej zachęcam do udziału w tym Krajowym Kongresie. Myślę, że każdy, komu bliskie jest życie Kościoła, powinien tam się zgłosić.